Magdalena Molendowska i Szymon Kobyliński. Tych solistów jeszcze dzisiaj zobaczymy i oczywiście usłyszymy. A teraz na naszym koncercie wybrzmią piękne dźwięki Jana Sebastiana Bacha. Jan Sebastian Bach jest autorem ponad 1000 bardzo znanych utworów, skatalogowanych w XX wieku przez Wolfganga Schmidera. Wiele kompozycji co prawda zaginęło, w tym przynajmniej kilkadziesiąt kantat, prawdopodobnie także 2 z 4 pasji opartych na Ewangeliach Nowego Testamentu. Bach za życia, mówiąc kolokwialnie, nie był bardzo doceniany, natomiast po śmierci dopiero doceniono jego kunszt i wspaniałą muzykę. Dzisiaj usłyszymy słynną arię na strunę G, właśnie Jana Sebastiana Bacha, aria na strunie G, pochodząca ze suity orkiestrowej D-dur nr 3. Należy do najczęściej wykonywanych i najbardziej popularnych dzieł Bacha. Jednak nazwę, pod którą się jest znana aria, zawdzięcza niemieckiemu skrzypkowi Augustowi Wilhelmi, który zaangażował ją, dokonał transkrypcji tak, by możliwe było jej wykonanie na 2 instrumenty, skrzypce i fortepian, a później przetransponował ją w taki sposób, żeby można było ją zagrać właśnie na strunie G. Usłyszymy również 2 arie Jana Sebastiana Bacha, arię basową Mache dich mein Herze rein z pasji według świętego Mateusza oraz arię usłyszymy tą arię, drugiej arii Jana Sebastiana Bacha już nie będzie, więc zapraszam bardzo serdecznie. Thank you.
wybrzmiała dla Państwa aria basowa Mache dich meine Herze rein z pasji według świętego Mateusza, którą zaśpiewał Szymon Kobyliński. A teraz kolejny Stabat Mater, tym razem Josepha Haydna i aria sopranowa Fac me vere tecum flere w wykonaniu Magdaleny Molendowskiej. Później rozbrzmiewać będzie rekwiem napisane przez Gabriela Faré. I tutaj usłyszymy arię basową Libertame na smyczki i organy oraz arię sopranową Pie Jesu. Zapraszam.
wielkie brawa. Szanowni Państwo, to była niespodzianka z polskim akcentem. Stabat Mater na podstawie preludium Fryderyka Chopina uciekła nam, ale akompaniowała solistą pani Grażyna Troć. Wielkie brawa również dla naszej wspaniałej pianistki. Szanowni Państwo, teraz w Tczewie wydarzy się coś niesamowitego i niezwykłego. Światowa pra-premiera. Jan Sebastian Bach napisał koncert demol na dwoje skrzypiec. Ale dzisiaj, tutaj właśnie, w tym pięknym kościele pod wezwaniem świętego Józefa, usłyszymy ten koncert w transkrypcji na dwa akordeony. To naprawdę światowe wydarzenie, bo takiego czegoś jeszcze w muzycznym świecie nie było. I dzisiaj przed Państwem wystąpią dwaj młodzi, wspaniali akordeoniści. Paweł Ratajek, który z wyróżnieniem ukończył Akademię Muzyczną imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie profesora Krzysztofa Olczaka oraz doktora habilitowanego Pawła Zagańczyka. Wcześniej również ukończył Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia w Starogardzie Gdańskim, czyli nasz Kociewiak, oraz później pierwszy i drugi stopień w Gdańsku. Jego talent i umiejętności wielokrotnie doceniane były przez profesorów i ekspertów muzyki akordeonowej. Jest laureatem wielu konkursów akordeonowych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Drugim akordeonistą jest młodszy kolega Pawła, Albert Welke, akordeonista młodego pokolenia, pochodzący z Sierakowic. W latach 2012-2016 uczęszczał do klasy akordeonu magistra Grzegorza Borsuka w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Kartuzach, którą oczywiście ukończył z wyróżnieniem. Był również uczniem ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Gdańsku w klasie akordeonu profesora Krzysztofa Olczaka. W trakcie swojej muzycznej edukacji wiele koncertował, m.in. podczas Międzynarodowego Festiwalu Kalejdoskop Form Muzycznych, ale również występował na wielu wspaniałych scenach. A dzisiaj dla Państwa w koncercie demol Jana Sebastiana Bacha, Paweł Ratajek i Albert Welke w Towarzyszeniu Bałtyckiej Filharmonii Młodych, a oczywiście dyrygować nimi będzie pani Sylwia Janiak-Kobylińska. Zapraszam.